Rozbudowa ulicy Cieszyńskiej to była długo oczekiwana inwestycja drogowa w Bielsku-Białej. Ja mam ogromną satysfakcję, bo to jest moja walka dwuletnia była o to, żeby to zrealizować i udało się. 26 listopada odbyła się uroczystość chmurowania aktu erekcyjnego upamiętniającego rozbudowę ulicy Cieszyńskiej. Jesteśmy gdzieś na 30% zaawansowania Cieszyńskiej. Mamy pierwszy nowy obiekt, czyli przejście podziemne. No i to też była taka okazja, żeby jakby pokazać, że już pewne postępy są, a przy okazji wmurowanie kamienia węgielnego dla potomnych. Miła okoliczność, ale oczywiście to praca jest w trakcie i najbardziej się będziemy cieszyć, jak skończymy tę inwestycję. Zaangażowani w inwestycję podpisali i wmurowanie akt erekcyjny w ścianę pod wejściem do tunelu od strony osiedla Wojska Polskiego. Planowany koszt robót budowlanych to około 150 milionów złotych. Czas realizacji przewidziano na 20 miesięcy od udostępnienia placu budowy. Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Panie prezydencie, już robimy obiekty.